Aloha, mam na imię Klaudia i wspieram na ścieżce duchowej poprzez odczyty w kronikach Akaszy i sesje coachingowe. W tym podcaście w prosty i zrozumiały sposób dzielę się wiedzą o teoriach duchowych i daję praktyczne wskazówki pomagające prowadzić pełniejsze, bardziej spełnione życie. Moim celem jest przypomnienie Tobie o Twojej anielskiej stronie i jak ją wyciągnąć na światło dzienne. Aloha w dzisiejszym odcinku. Witam Cię w ten boski dzień, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Dziś nagrywam dla Ciebie co nie będzie niespodzianką z lasu, ale to jest już moje drugie nagranie, gdy już pierwszy raz nagrałam w środę i było strasznie gorąco i byłam napastowana poprzez dużą ilość much i komarów, i słychać to było strasznie na nagraniu, więc postanowiłam zrobić drugie podejście, żeby było ci przyjemniej słuchać. Więc czemu nagrywam z natury, mimo to, że czasami nie jest to tak, jakbym sobie zaplanowała? Ponieważ moją intencją jest, żeby przypomnieć ci o naturze i wiem, że może jesteś taką osobą, która nie ma dostępu do, do tego lasu. Dlatego ja nagrywam dla ciebie z lasu i jestem dla ciebie takim łącznikiem mm. z naturą. I chciałabym też, żebyś właśnie, lub żebyś zastanowiła się, kiedy ostatnio Spędziłeś czas lub spędziłaś w naturze sama, bez nikogo. I przez jak długi czas to było? 5 minut, 10, 15? I chodzi mi o taki czas, kiedy nie patrzyłaś w telefon, nie słuchałaś podcastu lub nie słuchałeś, e, nie rozmawiałeś z kimś, tylko byłeś w naturze, zamknąłeś oczy lub zamknęłaś i cieszyłaś się tą chwilą. I jak długo właśnie udało ci się wytrwać? W takim spokoju, I jak się wtedy czułeś lub czułaś, a jak się czułeś potem i tego dnia, czy czułeś się bardziej zrelaksowany, czy może to nie miało na tobie żadnego oddziaływania? Jeśli masz taką możliwość i jesteś teraz w tej naturze, to zatrzymaj to nagranie i posiedź przez chwilę. Tak długo, jak ci się uda. A najlepiej to nie patrz na zegarek, tylko sprawdź się i zobacz, czy. Czy może zakrzywiasz czasu, przestrzeń? Czy wydaje ci się, że siedzisz chwilkę, a tak naprawdę siedzisz bardzo długo? Czy może to jest z drugą stronę? Warto jest czasami zatrzymać się i przeprowadzić taką refleksję, zapytać się, dowiedzieć się coś więcej o sobie, zauważyć te małe zmiany, które może tak naprawdę będą bardzo duże. A jeśli masz ochotę podzielić się swoimi przeżyciami ze mną, będę bardzo szczęśliwa z tego powodu. A jeśli nie ze mną, to przynajmniej powiedz to bliskiej. O sobie. Mamy, tacie, dziewczynie, chłopakowi, bratu, siostrze, przyjaciółce, komukolwiek. Ale podzie się właśnie tym, że próbowałeś czegoś takiego lub próbowałaś i co to z Tobą zrobiło. Niech ta informacja idzie w świat. Nie zatrzymuj to tego tylko dla siebie. Bo dzięki temu, że mówisz, co czujesz, co, co czujesz w głębi siebie, a nie opowiadasz tylko na temat, że ten keczup Ci smakuje, to, to wtedy tworzysz głębsze relacje. To jest to, co nas tak naprawdę połączy. A przechodząc do dzisiejszego odcinka jest on szczególnie dla mnie ważny, gdyż opowiem o kronikach Akaszy. Temacie, który w Polsce nie jest jeszcze tak rozpowszechniony, a moim zdaniem jest naprawdę warty Poznania. I z tego odcinka dowiesz się, czym są kroniki Akaszy, po co korzystać z odczytu, kto przekazuje informacje, czy można czytać w kronikach dla siebie, czy warto korzystać z czytań u innych osób oraz jak często można mieć odczyt. Więc przechodzimy do pierwszego punktu, czyli czym są kroniki akaszy. Wstępem, zanim wyjaśnię, to chciałabym zaznaczyć, że my tutaj na planie fizycznym nie widzimy niektórych rzeczy, które mają sens na tych wyższych planach. Ponieważ my z naszej właśnie tej perspektywy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak jak kiedy byliśmy dziećmi i nie dostrzegaliśmy, nie rozumieliśmy, czemu nasi rodzice wychodzą rano, a wracają wieczorem. I musieliśmy właśnie dorosnąć, zdobyć wiedzę, żeby zrozumieć, że szli do pracy. Więc kroniki są zbiorem informacji. O życiu przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Często są przedstawiane w formie książki, do której można zajrzeć po tą informację, której się szuka. I jeśli właśnie jako takie małe szklady mielibyśmy do nich informacje, to pod hasłem, czemu mama lub tata wychodzi rano i wraca po południu, znaleźlibyśmy informację, że idą do pracy. Jednak, Samo idą do pracy, nic by nam nie powiedziało, kiedy jesteśmy dziećmi, prawda? Bo nie wiemy, czym jest ta praca. A nawet kiedy się dowiemy, że idą do pracy, żeby zarabiać pieniądze, nie wiedzielibyśmy, po co są pieniądze albo co mamy z tym zrobić. I tak samo odpowiedzi z kronik. Dostajemy odpowiedzi, dostajemy taką główną informację, jednak od nas zależy pogłębienie jej i zrozumienie w pełni, ponieważ w kronikach są informacje, które czasami nam może się wydawać, są oczywiste, jednak my musimy troszeczkę je zgłębić, dowiedzieć się, czym są te pieniądze, po co one są. Tak samo, otrzymując odpowiedź z kronik, mamy dogłębnie pytać, aż w końcu całkowicie zrozumiemy, aż ułoży nam się ta ogromna układanka w głowie i zrozumiemy, jaki jest głębszy sens, jaki jest ten większy obraz danych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. I dopiero wtedy to głębsze zrozumienie pozwala nam zrozumieć prawo przyczyny i skutku, czyli prawo karmy. I ta karma wpływa na nasze całe życie i pozwala nam się cieszyć nim w większy sposób, w lepszy. W kronikach można również zaczepnąć informacje o przyszłości: czyli co się stanie, jeśli pójdę na studia A, a co się stanie, jeśli pójdę na studia B. Kroniki pokażą nam, jak się rozegra każda z tych opcji. Jednak to jest bardzo ważne i istotne. One nie powiedzą nam, która opcja jest bardziej korzystna, gdyż to, co może nam się wydawać bardziej korzystne na chwilę obecną z naszej ludzkiej perspektywy, może być inne. Inna korzyść może być z tej wyższej perspektywy, z perspektywy kronik. Więc dobrze jest dowiedzieć się, jak będzie wyglądała opcja A, a jak będzie wyglądała opcja B, a następnie samemu podjąć decyzję. Bo to my jesteśmy kreatorami naszego życia, i my sami musimy podejmować decyzje. Nie możemy tego zrzucać na nikogo innego, nie możemy zrzucać tej odpowiedzialności. Tak więc, kroniki Akaszy są naszą furtką do zrozumienia tych złożonych konceptów i wzorców w naszym życiu, i pozwalają nam zrozumieć sens życia i pomagają w podejmowaniu decyzji. Tak więc, tym właśnie są kroniki Akaszy. I teraz przechodzimy do drugiego punktu, czyli po co korzystać z odczytu. Dla mnie połączenie z kronikami jest przepływem czystej miłości. Pomaga w zrozumieniu i zobaczeniu wyższego porządku i sensu. Poprzez odczyt samoistnie schodzą również z nas blokady, niekorzystne już schematy czy przekonania. Wszystko się odrywa i pozostaje czysta miłość, czyste poczucie, że wszystko jest jak największym porządku. Kroniki właśnie pomagają wyciszyć się i przeprowadzić refleksję nad życiem. Ale dla mnie jednak najważniejszy jest ten taki wszechogarniający spokój, taki, taki, taka miłość i spokój to głębokie poczucie, że wszystko jest jak w najlepszym porządku i że ta dobra droga jest obrana. I ona się opiera na tym, że odczuwamy miłość uniwersalną podczas odczytu. I ta miłość harmonizuje nasze ciało, umysł i duszę, także czujemy się naprawdę ześrodkowani i w zgodzie z samymi sobą. Kolejnym powodem, dla którego warto korzystać z oczytu, jest duża dawka motywacji, którą zdobywamy. Czasem w życiu ustawiane są przed nami lekcje, które uważamy, że, nie są że my nie jesteśmy w stanie przejść, bo są dla nas zbyt skomplikowane, a my nie jesteśmy tak przebojowi, inteligentni, nie mamy tyle doświadczenia. A właśnie kroniki, a raczej osoby, które nam przekazują te informacje, dodają nam siły, bo są takimi idealnymi coachami. Oni nas nie będą um, uwiązywać do siebie i starać się, żebyśmy stale byli z nimi, tylko oni dadzą nam narzędzia do tego, żebyśmy sami byli dla siebie jak najlepszymi nauczycielami. Poklepią nas po plecach, są takimi coachami, którzy mówią dobra robota, idź tam dalej, dasz radę, wierzymy w ciebie. To jest najlepszy sposób motywacji, jaki można otrzymać. A zwłaszcza, że to idzie z tej najwyższej władzy, z najwyższych planów energetycznych, więc wiemy, że nie ma tam nic pod spodem, nie ma żadnego ukrytego motywu. Wszystko jest czystą miłością. Oprócz poczucia spokoju, ściąganiu blokad i motywowaniu oczyt w kronikach pomaga nam w podjęciu ważnych decyzji, jak już wspomniałam wcześniej, na temat wyboru, na przykład, kierunku studiów. Um, i też wspomniałam wcześniej na temat prawo karmy, czyli przyczyny i skutku. Jeśli ja wysyłam świat w miłość, to wróci ona do mnie. Uczymy się prawa karmy przez całe życie, przez obserwacje, przez to jak robimy jedną rzecz i patrzymy, jak się nasze życie toczy. A kroniki dają nam taki wgląd, że możemy szybciej zrozumieć to prawo, bez czasami negatywnych skutków w naszym życiu. Więc warto mieć taki wgląd. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Kto przekazuje informacje z kronik? Pojawiają się pod wieloma nazwami, m.in. mistrzowie, przewodnicy duchowi, aniołowie, dakini. Każdy z nas ma inną nazwę na reprezentację tych wyższych energii. Co ich wyróżnia, to jest to, że pomagają nam w zrozumieniu tego, co jest napisane w kronikach. Kieruje nimi czysta miłość i bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie odczytać tych informacji albo moglibyśmy je źle zrozumieć, tak jak już wspomniałam wcześniej na temat pieniędzy. Mistrzowie, aniołowie, Bóg, jakkolwiek to nazywasz, pomaga nam zrozumieć, czym są te pieniądze. W przykładzie z pieniędzmi jest, wydaje się nam teraz oczywiste, czym są pieniądze, ale spróbuj, jeśli masz w swojej rodzinie dwuletnie dziecko. Wytłumaczyć mu, czym są pieniądze i po co to dziecko potrzebuje tych pieniędzy, albo po co potrzebuje chodzić do pracy po to, żeby otrzymać pieniądze. Dla niego to, to jest bardzo ciężkie do pojęcia i tak samo dla nas niektóre aspekty z tych wyższych planów są naprawdę ciężkie do zrozumienia, więc mistrzowie aniołowie i aniołowie próbują nam je w jak najlepszy sposób objaśnić, pomóc zrozumieć, ponieważ to, że tylko przeczytamy, otrzymamy informację z kronik. Nie do końca wiąże się z tym, że zrozumiemy naprawdę to, co mają nam do przekazania. <laughs> um, wracając do tych naszych aniołów-stróżów, do przewodników, do mistrzów, każdy z nas ma swoich własnych i oni pomagają nam przez nasze życie. Jednak mogą się zmieniać. W odniesieniu do tego, czego akurat potrzebujemy w naszym życiu na dany moment, jakiej energii, czy bardziej potrzebujemy być przebojowi, czy bardziej potrzebujemy mieć energię miłości, czy może czegokolwiek jeszcze innego na chwilę obecną, tego co potrzebujemy. Można też powiedzieć, że mamy ich cały wianek, otaczają nas i uaktywniają się wtedy, kiedy są potrzebni. A propos aniołów, mistrzów. Pa warto pamiętać, że to my ludzie nadajemy im imiona i postrzegamy ich przez swój filtr. Więc jeśli ja będę robiła odczyt i dla mnie ucieleśnieniem miłości uniwersalnej jest Jezus, to zobaczę właśnie Go. Jednak dla innej osoby, która robi odczyt, ucieleśnieniem miłości uniwersalnej może być Budda i wtedy zobaczy właśnie takiego mistrza. Tak więc nieważne jest ta i to imię, Ważne jest, co dany mistrz sobą reprezentuje, jaką formę energii. Wiele mistrzów wstępowało na ziemię wiele razy, zmieniając swoje imię, kraj pochodzenia, wszystko. Więc nie przywiązujmy się tak bardzo do imion, jak bardziej do tej energii, którą sobą reprezentują. Oczywiście, nadawanie imion pomaga nam bardziej w zrozumieniu im i w połączeniu się z nimi, jednak nie bądźmy tak bardzo. Skoncentrowani tylko na nich. Otwórzmy nasze umysły na to, że mogą się oni wcielać wielokrotnie. Jeśli chcesz poznać swojego anioła stróża, polecam ci samodzielną medytację, podczas której poprosisz o ukazanie jego reprezentacji. Czasem może być ci to nawet jako ukazać się jako bliska ci osoba, która już odeszła. Kolejny punkt. Czy można czytać w kronikach dla siebie? Jak najbardziej. W kronikach może czytać każdy. Jest to umiejętność, której można się nauczyć. Niektórym osobom jest możliwe, żeby połączenie otworzyło się automatycznie, gdyż te osoby ćwiczyły już channeling lub długo medytowały. Istnieje jednak powszechna opinia, że najtrudniej jest czytać sobie oraz bliskim osobom. Dzieje się tak, gdyż wtedy ciężej nam zdystansować się i być pewnym tego, co przekazują nam mistrzowie. Natomiast kiedy czytamy innej osobie i nie, znam, nie wiemy nic na jej temat, nie znamy jej zupełnie, mamy wtedy większą pewność, że nas, nasz umysł nie zaburza wizji, nie dodaje jakichś elementów. Warto jednak podjąć codzienną praktykę czytania samej lub samemu sobie. Łączenie się z wyższymi energiami podnosi nas energetycznie i łączy z duszą. Nawet pięć minut pomaga w lepszym zrozumieniu i podążaniu za naszymi głębszymi pragnieniami. I nie mówię tutaj o zadawaniu ciężkich pytań od razu, na przykład jaki jest cel mojej duszy, tylko o takich pięciu minutach dla siebie, gdzie zamykamy oczy albo mamy je otwarte, włączamy naszą ulubioną muzykę albo siadamy ciszy i wsłuchujemy się w siebie i dajemy intencję, że chcemy się połączyć z naszym aniołem stróżem albo z Bogiem. Albo z tą miłością uniwersalną, która jest wewnątrz nas. Dajmy sobie ten czas i nie oczekujmy żadnych odpowiedzi. Tylko trwajmy w tej błogości i zobaczmy, co z niej wyniknie. Oczywiście po czasie, im więcej będziemy praktykować, tym będziemy, po pierwsze, częściej słyszeć w naszym codziennym życiu podpowiedzi tej nas tego naszego cichego głosu wewnątrz nas, tego anioła stróża, który nam nagle wyskoczy za ucha i powie: nie rób tego, albo tak, zrób to. Będzie nam łatwiej, ale na początku wystarczy nawet tylko to 5 minut, gdzie siadamy w ciszy albo z muzyką, oddychamy, skupiamy się na tej miłości wewnątrz nas. I pamiętaj o intencji: intencji że chcesz porozmawiać ze swoim Aniołem Stróżem lub z Bogiem. Jeśli masz problem z połączeniem się, polecam. Praktykę wdzięczności, czyli zanim, kiedy powiesz już intencję, że chcesz połączyć się z aniołem, pomyśl o tym, za co jesteś wdzięczny lub wdzięczna w swoim życiu, co się już takiego wydarzyło za swoją rodzinę, za, za swoje zwierzę, za, za dom, za to, że masz gdzie spać, co jeść. Tylko nie rób tego automatycznie, tylko naprawdę poczuj tą emocję poczuj tą wdzięczność. Poczuj, jakim jesteś szczęśliwcem, że masz to w swoim życiu. A następnie obserwuj. Czasami można usłyszeć słowa lub zobaczyć wizję. I często można tylko poczuć. Jest to czucie, głębokie czucie, że wiesz, że wiesz. Możesz czasami też spróbować pisząc. Nie należy wtedy niczego zatrzymywać lub roztrząsać, czy to na pewno ta informacja, czy może nie. Tylko pozwolić płynąć temu, co pragnie się wydostać. Ja właśnie zaczynałam od przekazów, pisząc, gdyż to jest sposób, który najłatwiej mi przychodził, i wtedy miałam pewność, że nie wchodzi mój umysł. Siadałam i pisałam. Nie pamiętałam nic z tego, co napisałam, nawet po pięciu minutach. Nie pamiętałam, co było w poprzednim zdaniu, ponieważ tak bardzo pozwoliłam płynąć temu. I to samo polecam Tobie. Przedostatni punkt. Czy warto korzystać z czytań u innych osób? Czytanie u innej osoby wiąże się z ogromną dawką zaufania i zrozumienia z Twojej strony, i wybierając osobę, u której będziesz mieć odczyt, dobrze jest się sprawdzić swoim sercem, zobaczyć, czy z nią rezonujesz. Nie kierować się jedynie ceną lub poleceniem znajomych. Polecam głębokie zapoznanie się z tą osobą poprzez rozmowę telefoniczną albo jeśli jest taka możliwość przez jej stronę bloga albo fanpage'a przeczytaj kilka jej postów zobacz jakie informacje wypuszcza czy przemawiają do ciebie czy zgadzasz się z nimi czy chcesz otrzymywać przekaz od tej osoby i czy są one w zgodzie z tym jaka ty jesteś i jaka chcesz się stać lub chcesz się stać każdy kto czyta w kronikach ma swój własny unikatowy styl który opiera się silnie na osobowości tej osoby Przekazy, które otrzymujesz, są podane przez pryzmat jej doświadczeń i jej osobowości. Warto mieć to na uwadze, bo to, co dla tej osoby jest fajerwerkami, może nie być dla ciebie. Dlatego tak istotne jest dopytanie się o wizję i pogłębianie jej. I najważniejsze, zaufanie samej lub samemu sobie. Kiedy słyszysz przekaz, wczuj się w swoje emocje i to, co ci przychodzi do głowy. Jakie wspomnienia się w tobie wzbudzają. Tak jak w tym przykładzie z pieniędzmi. Dla jednej osoby pieniądze mogą oznaczać złote monety, a dla innej banknoty. To, co dla jednej osoby może być bogactwem, może nie być dla drugiej. Dopytuj się, dopytuj, dopytuj. <grych> ja korzystałam już z odczytów u kilku osób i każdy był zupełnie inny, gdyż osoby całkowicie się różni różniły. Jedynie raz byłam rozczarowana odczytem i w tym przypadku właśnie nie sprawdziłam tej osoby, tylko kierowałam się właśnie ceną. A korzystając z odczytu u innej osoby, nabieramy głębszego zrozumienia i zupełnie nowej perspektywy. Więc warto udać się do osoby, która nas intryguje i do której nas ciągnie ku górze, która wiemy, że pokaże nam jakiś nowy etap wyższy na to, jak wygląda nasze życie i kim możemy się stać. Ostatni punkt: jak często można mieć odczyt. I tutaj nie ma limitów, <laughs> jednak warto pamiętać o zdrowej równowadze. I mówię to z własnego doświadczenia, bo kiedy pierwszy raz miałam styczność z kronikami, można powiedzieć, że wpadłam w wir. I tutaj się od razu przyznam, że moim grzeszkiem jest brak umiaru. I wtedy najchętniej miałabym oczyć codziennie, co działo się przez pewien czas, jednak szybko zauważyłam, że dostawałam coraz mniej informacji, które były coraz bardziej ogólnikowe. Zadziało się tak, gdyż Przewodnicy nie chcą nas od siebie uzależnić. Im zależy na tym, żebyśmy byli w pełni samodzielni i używali swojej inteligencji. Tak jak dobry coach, który nie chce nas uwiązać do siebie przez kilka lat, on chce nam podać narzędzia, dzięki którym sam lub sama będziesz dla siebie najlepszym coachem. Więc korzystaj tyle, ile możesz, <grym> jednak z umiarem. I jest tutaj, to akurat mówię w kontekście odczytów u innej osoby. Jeśli idzie um, o nie, to moim zdaniem ta zdrowa równowaga jest raz na miesiąc, ale to jest moja personalna perspektywa i warto sprawdzić ją na sobie samym. Ja nie przestrzegam dokładnej daty, nie mam, że każdego 15 mam odczyt, ale mam z tyłu głowy, że jeśli poczuję i zbiorę pytania, to wtedy wydarzy się odczyt, a czasami jest to nawet tylko jedno pytanie. Jeśli natomiast idzie odczyty dla siebie lub siebie samego, tutaj zalecana jest codzienna praktyka codzienne połączenie bo to dzięki odczytowi nasze wibracje wzrastają i łączymy się z miłością uniwersalną. Łączymy się z naszą duszą i rozumiemy dzięki temu jej podpowiedzi w codziennym dniu. Połączenie takie, jak już wspominałam wcześniej, nie musi być długie, wystarczy nawet 5 minut. Wcześniej już wspominałam, jak to możesz robić, a jeśli masz swój inny sposób, rób to innym sposobem. Ważne, żebyś, żebyś pamiętała o tym. I teraz taki mały bonus: to jest moje najciekawsze doświadczenie, w jakim miałam odczyt u kogoś innego. Więc był to odczyt u pani z zagranicy, która wykonała to w zupełnie inny sposób niż do którego się przyzwyczaiłam. Gdyż nie było, nie zadawałam pytań i nie łączyłam się na wizji z mistrzami, pytając się ich o to jak o rzeczy z mojego życia, żeby pomogli mi zrozumieć. Tylko podałam jej moje imię i nazwisko i ona połączyła się z kronikami sama. Kilkukrotnie ustalając odpowiedzi odnoszące się do mojego życia, i był to wgląd na temat tego, skąd pochodzi moja dusza, jakie ma talenty, jaki jest jej cel. Co najbardziej urzekło mnie w tej pani, o której miałam odczyt, to że była bardzo profesjonalna, i odnosiła się z ogromnym szacunkiem. To, co zauważyłam u części osób, które zajmują się odczytami w kronikach Akaszy, to, że traktują mistrzów i kroniki Akaszy trochę jako taką zabawę. I nie mówię, że jest to złe podejście, bo nie powinniśmy wszystkiego traktować zbyt poważnie. Jednak myślę, że kroniki to jest bardzo duża sieć informacji, która jest dla nas bardzo pomocna i powinniśmy oddać jej chociaż część szacunku, ponieważ wtedy możemy z niej o wiele więcej wyjąć niż traktujemy ją z pobłażaniem. To tak, jakbyśmy mieli na nauczyciela Jodę, a traktowali go jak zwykłego przebrańca na Halloween. <grywki> Tutaj może trochę daleko poleciałam, ale mniej więcej o to mi chodzi. Więc co mi urzekło w tamtej pani, to właśnie jej ogromny szacunek o tym, jak mówiła, o informacje, jakie się dowiedziała. Więc to było cudowne przeżycie, i co chciałabym jeszcze tak zaznaczyć, to że te informacje, które otrzymujemy z kronik, zawsze musimy przesiewać przez swoje sito przez sito tego, co jest dla nas najbardziej korzystne w naszym życiu. Bo jeśli ja otrzymuję informacje, które wiem, że nie są dla mnie korzystne, ja ich nie słucham, ja wiem, że ta osoba, która robi mi oczyt, też jest człowiekiem, i ona może się mylić, więc biorę to, co jest dla mnie dobre, a odsiewam to, co jest dla mnie niekorzystne i zostawiam to na boku. Może kiedyś okaże się, wypłynie jakaś nowa informacja, i jednak zobaczę w tym jakąś korzyść i mogę to przyjąć z powrotem. Jednak to jest naprawdę ważne. Bierz tylko to, co jest dla Ciebie dobre. I to już właściwie na tyle z, mojego, z moich informacji na temat Kronik Akaszy. Mogłabym mówić o wiele dłużej, ale starałam się jak najbardziej ubrać to w formę zrozumiałą dla ciebie. I jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat Kronik Akaszy, jeśli uważasz, że czegoś nie poruszyłam, albo jakiś temat dla ciebie jest bardziej mm, warty dowiedzenia się, daj mi znać, napisz pytanie i chętnie na nie odpowiem. Ach, jeszcze. Jedna rzecz, o której zapomniałam wspomnieć już kilkakrotnie, więc ja jestem bardzo rygorystyczna, jeśli idzie o listy mailingowe. Na chwilę obecną jestem zapisana u dwóch osób, ponieważ naprawdę większa ilość już jest dla mnie nie do przejścia. I jedna z tych osób e, robi taki mm, wpadła na taki pomysł, że raz na miesiąc losuje jedną osobę z osób, które zapisały się na jej listę i wysyła jej mini prezent. Ja o tym całkowicie zapomniałam, i pewnego dnia dostałam maila, że ja jestem jedną z tych osób, która wygrała. I byłam całkowicie zszokowana, bo ja nigdy w życiu nic nie wygrałam. Naprawdę, nigdy. I nagle taka, taka informacja, podałam mój adres i czekałam na przesyłkę, i to co do mnie przyszło było tak ciepłe, tak kochane, tak wypełnione miłością. I to było tak cudowne uczucie, dostać coś takiego. I to nie było nic dużego, tylko chodziło o sam, e, o sam ten gest. Więc ja postanowiłam zrobić to samo, ponieważ lubię dawać światu to, co ja już dostałam, i dzielić się dalej tym światłem. Więc jeśli zapiszesz się lub zapisałaś się już na moją listę mailingową, to bierzesz udział w tym konkursie. E, I życzę, żebyś. Wygrał lub wygrała. Wiem, że mówię to do każdego, ale mam nadzieję, że zostaniecie na liście tak długo, aż w końcu każdy z Was wygra. <grym> Albo może pewnego dnia będę już miała takie środki finansowe, że każdemu zasponsoruję nagrodę i to by było super. I mam nadzieję, że tak będzie. A dziś rekomenduję dla Ciebie piosenkę Joy 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 Little Richard. Jest cudowna, bardzo energetyczna. I napełniająca samymi pozytywnymi myślami. I to już właściwie tyle. Dziękuję Ci ogromnie za wysłuchanie. Błogosławię siebie, błogosławię Ciebie i cały ten świat, w którym jesteśmy, i życzę Ci pięknego dnia, wypełnionego śmiechem.